Dziękujemy bardzo. Uprzejmie proszę o zabranie głosu dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Jana Ołdakowskiego. Drodzy i szanowni zgromadzeni, to już 18 lat spotykamy się tutaj, żeby rozpocząć tym spotkaniem obchody Powstania Warszawskiego. Chciałbym w sposób szczególny, rozpoczynając powitanie, przywitać naszych wyjątkowych gości, bohaterów, powstańców warszawskich. Witamy was serdecznie. Szczególnie gorąco witamy waszych przedstawicieli w osobach pana prezesa, wiceprezesa Jerzego Mindziukiewicza, wiceprezesa Związku Powstańców Warszawy. Panią Teresę Stanek, prezeskę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam serdecznie pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wraz z zastępczynią Aldoną Machnowską-Górą. Witam serdecznie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu. Pana generała Dariusza Łukowskiego, zastępcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie przedstawicieli parlamentu. Witam serdecznie przedstawicieli Wojska Polskiego. Pana generała Tadeusza Mikutela, zastępcę szefa Sztabu Generalnego. I pana generała Tomasza Dominikowskiego, dowódcę garnizonu Warszawa. Witam serdecznie szefów urzędów centralnych. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, pana ministra Jana Kasprzyka. Pana Konstantego Radziwiła, wojewodę mazowieckiego. Panią Karolinę Zioło-Pużuk, zastępcę szefa Kancelarii Senatu. Witam serdecznie panią Ewę Malinowską-Grupińską, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy i przewodniczącą Rady Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam również innych przedstawicieli Rady Muzeum Powstania Warszawskiego na czele z panem profesorem Leszkiem Żukowskim. Witam serdecznie harcerzy z 78. Zwrotu Harcerskiego Wierni w życiu i służbie. Ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skautów Europy i Stowarzyszenia Harcerskiego. A szczególnie witam Michalinę Koprowską, komendantkę z lotu. Witam serdecznie rodziny powstańców warszawskich biorących udział w programie Korzenie Pamięci. Witam wszystkich dostojnych gości, przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego. Są z nami jak co roku powstańcy warszawscy. Chciałbym się tutaj jak co roku do nich zwrócić. 78 lat temu stanęliście do walki o wolność i niepodległość, o wartości najważniejsze w życiu każdego narodu.
Wartości te nabierają szczególnego znaczenia właśnie teraz, gdy trwa okrutna wojna na Ukrainie. Niepodległość to fundament, na którym wspiera się wolny byt narodu. Z niej wyrastają wszystkie inne wartości ważne dla demokratycznego społeczeństwa. Wolność, solidarność, praworządność. Szanowni powstańcy warszawscy, to najważniejsza lekcja, której nam udzieliliście. Szacunek do tych wartości. Bo choć wasza walka nie zakończyła się sukcesem, to jednak z waszego bohaterstwa wyrasta współczesna i niepodległa Polska. Są z nami, jest z nami kilkuset harcerzy, którzy będą patrzeć na was jako na źródło wartości. Są z nami uczestnicy akcji Korzenie Pamięci, członkowie rodzin powstańców warszawskich, wasze córki i synowie, wasze wnuki i wnuczkowie. Oni przekażą te wartości dalej. Wasze rodziny są gwarantem, że przykład waszego życia będzie oddziaływał na przyszłe pokolenia. Dziękujemy, panie dyrektorze. Szanowni państwo, teraz nastąpi ceremonia wręczenia odznaczeń. Proszę pana Romana Kronera, dyrektora Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o poprowadzenie uroczystości wręczenia odznaczeń. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, w związku z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Zapraszam pana prezydenta. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Eugeniusz Stasiecki, pseudonimy Piotr Poleski, Piotr Pomian, szef główny kwatery Szarych Szeregów Pasieki, zastępca naczelnika Szarych Szeregów, poległy 16 sierpnia. Order odbiera bratanek, pan Krzysztof Stasiecki. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Stanisław Leopold, pseudonimy Rafał Leon, dowódca pierwszej kompanii w batalionie Parasol, członek Rady Programowej Szarych Szeregów, poległy 25 sierpnia. Order odbiera bratanek, pan Jan Leopold. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Mieczysław Buczkowski, pseudonim Bóg, młodszy lekarz w szpitalu przy ulicy Krasińskiego 31.
Pani Stefania Dębowska, pseudonim Stefa, łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania. Pani Danuta Dworakowska-Jędrzejczak, pseudonim Lena, batalion Gozdawa, sanitariuszka ranna w powstaniu. Pani Helena Majkowska, pseudonim Ela, łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Kobiet na Mokotowie. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pani Janina Burza, pseudonim Janka, zgrupowanie Kryska, batalion Tur. Pani Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka, drugi obwód AK Żywiciel. Pani Anna Kurek, pseudonim Anka, sanitariuszka w Bakcylu, sanitariat Okręgu Warszawskiego AK w Grupie Północ. Pani Janina Ostrowska-Kin, zgrupowanie RUK, sanitariuszka w batalionie Bończa. Pan Waldemar Sielicki, pseudonim Mały, zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, pluton zwiadu konnego, uczestnik walk o lotnisko Bielańskie.
pan Edward Szczepański, pseudonim Jantar, obwód obroża warszawskiego okręgu AK, brał udział w zdobyciu koszar w Legionowie. Pan Janusz Wiśniowski, pseudonim Janusz, zgrupowanie Paweł, batalion Antoni. Za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Pani Aleksandra Skowrońska, pseudonim Lusia, sanitariuszka, 2 Batalion Szturmowy Odwet. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Złotym Krzyżem Zasługi pani Izabella Dziabaszewska, pseudonimy Iza i Ilona, służba pomocnicza w pułku Baszta. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób głuchoniemych, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Tadeusz Adamiec, były dyrektor Instytutu Głuchoniemych imienia Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Strażnik pamięci o niesłyszących uczestnikach Powstania Warszawskiego. Za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Złotym Krzyżem Zasługi. Pan Marek Burzyński, inicjator zorganizowania galerii obrazów o tematyce partyzanckiej, współpracownik środowiska Grupy Campinos. Pan Robert Falkowski, inicjator wielu uroczystości organizowanych na terenie 7. Obwodu AK Obroża. Pan Grzegorz Jasiński, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, członek Komitetu Redakcyjnego edycji Źródeł do Powstania Warszawskiego. Pani Krystyna Wolska-Lipiec, twórczyni Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego i Muzeum Historii Pielęgniarstwa, propagatorka historii pielęgniarek i sanitariuszek w Powstaniu Warszawskim.
Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Alicja Arcimowicz-Piłatowicz, wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego, m.in. w dziale edukacyjnym, dziale promocji, Instytucie Stefana Starzyńskiego, Pokoju Kombatanta i Centrum Wolontariatu. Pan Marcin Biegas, organizator rekonstrukcji historycznej grupy Campinos AK. Pan Rafał Brodacki, pracownik działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Pani Agnieszka Cubała, autorka publikacji o Powstaniu Warszawskim. Pan Mirosław Czado, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pani Karolina Dłuska, koordynatorka wystaw plenerowych, wspierająca projekty edukacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego. Pułkownik Leszek Iwaniec, dowódca 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, organizator uroczystości rocznicowych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Pani Jolanta Leśko-Szymczakowska, pracownik działu obsługi ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie Centrum Wolontariatu i Pokoju Kombatanta. Pan Dariusz Łuczyński, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pani Maryla Łukasińska, twórczyni rekonstrukcji historycznych poświęconych pamięci grupy Campinos. Starszy szeregowy Paulina Makulec-Walenda, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, organizatorka spotkań z powstańcami.
Pani Urszula Marcinkowska-Wróblewska, wolontariuszka w Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracująca m.in. z działem edukacyjnym, działem promocji, Instytutem Stefana Starzyńskiego, działem archiwum, pokojem kombatanta i Centrum Wolontariatu. Pani Magdalena Miller, starszy specjalista w dziale finansowym Muzeum Powstania Warszawskiego. Kapral Marcin Mrówka, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, koordynator do spraw monitorowania stanu zdrowia i pomocy powstańcom. Pan Zygmunt Seliga, twórca repliki radiostacji powstańczej Błyskawica, współpracownik muzeum w zakresie oceny i wartości wystawienniczej pamiątek przekazanych do muzeum. Pani Renata Smolarczyk, wolontariuszka w muzeum, odpowiedzialna za wsparcie powstańców, obsługę gości i uczestników obchodów, uczestnik projektu Kweren do słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego. Podporucznik Anna Szczepańska, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zajmuje się opieką nad powstańcami i organizacją spotkań. Pani Hanna Świderska-Kicior, organizatorka rocznic związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego, w tym uroczystości upamiętniających zdobycie Pasty. Pani Beata Trzcińska, wolontariuszka w muzeum opiekująca się grobami powstańców i cywilnych ofiar powstania, prowadzi kwerendę do słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego. Pan Rafał Utracki, współautor ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz autor części haseł na ekspozycji. Pan Dariusz Zielonka, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego.
pan Jerzy Żochowski, organizator zlotów harcerskich w rocznicę Powstania Warszawskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskanej niepodległości pan Ryszard Dworak, pseudonim Szczwany Lis, goniec harcerska poczta polowa, zgrupowanie Krybar. Pan Michał Jasiński, pseudonim Michaś, łącznik 5. obwodu, następnie pomocniczej okręgowej składnicy meldunkowej Alei Jerozolimskiej 17. Ksiądz Bogdan Kończak, pseudonim Kodan, goniec 2. obwód AK Żoliborz. Pan Tadeusz Kowalski, pseudonim Heniek i Barograf, walczył w 7. pułku piechoty AK Garłuch, aresztowany przez Gestapo, więzień Auschwitz. Pan Stanisław Lipiński, pseudonim Kadet, zgrupowanie Campinos, ranny podczas walk o lotnisko Bielańskie. Pani Ludwika Mendelska, służby pomocnicze na Powiślu, Śródmieściu Południowym i Północnym. Pani Czesława Sielska, pseudonim Nina, sanitariuszka i łączniczka oddziałów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, uczestniczka walk na Starym Mieście.
Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Czcigodni kombatanci, nasi bohaterowie, bohaterowie Powstania Warszawskiego, bohaterowie Warszawy, bohaterowie Rzeczypospolitej. Wszyscy wielce szanowni państwo, najbliżsi powstańców warszawskich, wielce szanowne panie i panowie ministrowie, szanowny panie prezydencie miasta stołecznego Warszawy, szanowne panie i panowie parlamentarzyści, szanowna pani przewodnicząca Rady Warszawy, szanowni przedstawiciele władz dzielnic Warszawy, wszyscy szanowni państwo radni warszawscy, szanowni panowie generałowie, czcigodny księże biskupie, czcigodni księża biskupi, kapelani, szanowne panie i panowie oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowny panie wojewodo, wszyscy szanowni państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to kolejne zaproszenie tutaj, w to niezwykle ważne dla Polski, ale także dla mnie osobiście miejsce. Także tutaj, na przestrzeni tych ostatnich lat, mówiłem o tym wielokrotnie, jak wielka jest wartość czynu powstańczego i pamięci o Powstaniu Warszawskim, powstańcach warszawskich dla mnie osobiście, ale przede wszystkim jak niezwykła państwowotwórcza jest wartość tego czynu zbrojnego, tej pamięci, tej obecności dla Rzeczypospolitej. Jeszcze raz chcę z całego serca podziękować wszystkim obecnym tu dzisiaj powstańcom warszawskim za to właśnie, że są. Każdemu z państwa powstańców, którym dziś przed momentem miałem zaszczyt wręczyć odznaczenia państwowe, powiedziałem, że ta służba dla Rzeczypospolitej trwa tutaj, w tym momencie. Przez państwa obecność ta służba dla Rzeczypospolitej jest realizowana. Dlatego, że państwo służycie dzisiaj Rzeczypospolitej samym tym, że jesteście. Bo jesteście wielkim świadectwem postawy, jaką człowiek, jaką obywatel, jako człowiek młody powinien mieć dla swojej ojczyzny, wobec swojej ojczyzny i wobec swoich rodaków. Każda forma służby w Powstaniu Warszawskim była nieoceniona i była jednakowo ważna. I ta walka z karabinem w dłoni na linii i przenoszenie meldunków i poczty powstańczej, służba w szpitalu. Każda forma była służbą dla Rzeczypospolitej. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za to, że dzięki waszej obecności to utrwalanie pamięci i budowanie postaw jest możliwe w sposób zupełnie niezwykły. Tutaj przede wszystkim w tym niezwykłym miejscu. W miejscu, które jest pomnikiem, jak kiedyś w czasie uroczystości otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego w 2004 roku powiedział ówczesny prezydent Warszawy, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński, to jest pomnik i hołd.
dla powstańców warszawskich, dla tych, którzy przeżyli, dla tych, którzy polegli, jest pomnik. Dla tych 11 tysięcy utrwalonych tutaj, na tej ścianie, ale także dla całego pokolenia. To jest pomnik pokolenia. Pokolenia, które w naszej literaturze zostało nazwane pokoleniem Kolumbów. Pokolenia, które skrwawiło się walcząc o wolną ojczyznę. Wręczając dzisiaj Państwu medale stulecia odzyskanej niepodległości, powiedziałem dziękuję za to, że dzięki Państwa bohaterstwu i służbie dla Polski ta niepodległość dzisiaj jest. Tak, bo oczywiście to jest najważniejsze. To Wy, proszę Państwa, o nią walczyliście. To dzięki Waszej postawie i bohaterstwu została w końcu odzyskana. Podkreślamy to za każdym razem. Wierzę w to głęboko, że Rzeczpospolita poprzez wszystkie kolejne pokolenia nigdy o tym nie zapomni. Ale dziś trzeba w tym kontekście zaakcentować jeszcze dwa bardzo ważne dla nas elementy. Po pierwsze, że Państwa postawa niezłomnej woli walki za Polskę poprzez wszystkie warstwy młodzieży polskiego społeczeństwa i nie tylko młodzieży nauczyła tego, że my Polacy potrafimy się zorganizować i potrafimy być razem. I to było bardzo ważne, bo także właśnie poprzez taką postawę mogła w latach 80. powstać Solidarność, której przecież nie stworzyła żadna władza, która była ruchem społecznym, ruchem oddolnym. Ale dzisiaj ten sposób myślenia o ojczyźnie, o ważnych dla niej sprawach przekłada się także i na obecne czasy. Myślę o tej postawie, którą przyjęliśmy jako społeczeństwo, podkreślam to, jako społeczeństwo, po prostu Polacy, wobec wojny, która zaczęła się za naszą granicą na Ukrainie w wyniku rosyjskiej napaści. Oddolnego, indywidualnego bardzo często ruchu pomocy drugiemu człowiekowi. A co najważniejsze ze wszystkiego i czego właśnie uważam dokładnie, nauczyło całe nasze pokolenia kolejne, powstanie warszawskie, postawa powstańców i prawdziwa historia tamtych wydarzeń. Wspominana także i przez ojca świętego Jana Pawła II tutaj w Warszawie w 1979 roku w jego historycznym wystąpieniu. Kiedy mówił o Warszawie, która została opuszczona przez swoich sojuszników. Za co dostał wtedy ogromne brawa od was. Bo to była prawda, o której wtedy mówiono bardzo niechętnie. Zwłaszcza poprzez wszystkie oficjalne kanały i na wschodzie, i na zachodzie. I dziękuję wam za to, żeście tą wrażliwość przekazali tak, że my nie opuszczamy dzisiaj. Mimo, że nie mamy sojuszu podpisanego na papierze. Mimo, że nie zobowiązywaliśmy się do tego, że będziemy bronić. Mimo tego, że nie zobowiązywaliśmy się nigdzie formalnie do tego, że będziemy pomagać jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo. Że będziemy wspierać bardzo często, powiedziałbym, nawet ponad nasze siły i możliwości. Dziękuję wam za to, bo nie oblicza się tego w ogóle w kategoriach opłacalności.
czy to nam się opłaca, czy się nie opłaca. Nikt się nad tym nie zastanawiał, kiedy ta pomoc była i jest niesiona. Dziękuję za to z całego serca, bo dla mnie to właśnie taka postawa znamionuje wielkość. Wielkość powstania i wielkość powstańców, przede wszystkim jako tych, którzy je zrealizowali, nie polegała tylko na tym, że umieli polec z bronią w ręku walczyć i zginąć. Polegała przede wszystkim na tym, jacy byli i w czasie powstania i po nim. I co po tym powstaniu. Także poprzez świadectwo tych swoich koleżanek i kolegów, którzy przetrwali, którym dane było pójść dalej w życie i którzy mieli tą wewnętrzną, ogromną potrzebę niesienia tego ducha, przekazywania go dalej. To jest nigdy, wierzę w to głęboko, nie do zatarcia zasługa tego pokolenia, a przede wszystkim powstańców Warszawy, dla budowania postaw naszego społeczeństwa i narodu. Przede wszystkim w tych młodych pokoleniach. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wam wszystkim za tamten czyn zbrojny, za ten niezwykły dziś dla nas przykład oddania ojczyźnie do samego końca. Za to bohaterstwo. Za całą tamtą wielką lekcję, którą dzisiaj my cały czas poprzez kolejne pokolenia odrabiamy. Czerpiąc z niej wzorce, ale również szukając takich rozwiązań, które będą pozwalały zwyciężać, które będą pozwalały Polskę obronić. Dziękuję wszystkim tym, którzy tą postawę przenoszą. Także poprzez dzisiaj pracę, służbę, wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum jest żywe. Tak jak żywi są powstańcy. Tak jak żywa dzięki nim i dzięki wam, którzy to muzeum prowadzicie, jest ta nasza wielka historia i wielka tradycja, której przyświeca jedno wielkie z całą pewnością hasło, bez żadnego przeliczania, zawsze i w postawie, i w czynie było warto, zawsze było warto dla Polski i dla drugiego człowieka. Niech żyją powstańcy warszawscy, cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu.